Serdecznie zapraszam. Cieszę się, że Pan wreszcie do nas dotarł. Dziękuję. Dziękuję, ale zostałem wywołany do tablicy. Dziękuję. Dziękuję Państwu, że tak Państwo licznie przyszli na to spotkanie. Zostałem wywołany do tablicy, to muszę się wytłumaczyć. Ta strata głosu to była prawda. Ja po prostu nie miałem nigdy... Zdarza mi się jesienią stracić głos. No to nauczyciele wiedzą, co to znaczy. Jeżeli pośród Państwa są nauczyciele, ludzie, którzy pracują głosem, to wiedzą, że nagle można stracić głos, można sobie zerwać głos. No ale wróciłem i przyjechałem, jestem i możemy walczyć. Gdzie jest Polska? Tam. Widać Polskę. To, co jest ciemne, jest w miarę ciepłe. To, co jest białe, jest zimne. Chmury to są związki, przede wszystkim to są kryształki lodu. W związku z tym zimne. To chmury i, proszę Państwa, Alpy tu są białe. Tu Państwo widzą to? To są lodowce i śnieg w Alpach. A poza tym mnóstwo chmur. I tutaj widzimy niż, czyli wir. Tylko to opisywanie świata było troszeczkę innym opisywaniem świata niż to współczesne. No a ja byłem małym dyziem, który wyjechał sobie pierwszy raz w egzotyczny świat. Także opisywałem wszystko. No po prostu opisywałem wszystko, co widziałem. Trzeba zauważyć to, że nasz słynny Józef Konrad Korzeniowski, jeżeli już jesteśmy na spotkaniu bibliotecznym, to nie można go ominąć. Józef Konrad niejaki przepływał na Madagaskar, bo się zakochał tam w jednej malgaszce, ale to takiej malgaszce białej, nie jakiegoś pochodzenia tamtego, tylko białej córce kolonizatora, który handlował też trzciną cukrową. I Józef Konrad Korzeniowski akurat był kapitanem na takim statku Otago. Ten statek przypływał po ładunek trzciny cukrowej. I o mało co, to by tam ten Józef Konrad został. Nie wiadomo, czy by zostawiłby swoje marzenie o napisaniu Jądra Ciemności. Pięknie. Wyspa, która jest mieszanką kulturową, jak Państwo widzą, zaczyna się od Kowili. Kowila to jest taka południowo-indyjska, hinduistyczna świątynia. Dlatego, że na Mauritiusie mieszkają 60% mieszkańców Mauritiusa, to są Hindusi. Hindusi, którzy są potomkami ludzi, którzy zajęli się uprawą, plantacjami trzciny cukrowej. Ja tam bym się z chęcią na Mauritius wyprowadził. Jest bardzo duży kłopot z kupieniem ziemi na Mauritiusie. Tyle materiałów ja tu jeszcze widzę na tym laptopie, a pan gawędziarzem jest niesamowitym, że na pewno gadułą, no nie da się ukryć, pod tytułem Noc w bibliotece. Ja myślę, że pan Jarosław to będzie najlepszym kandydatem na tę imprezę. Bardzo panu dziękujemy. Bardzo dziękuję.